Hej kochani, dawno nie było mierzymy, zdaję sobie z tego sprawę. I niestety mam tutaj bardzo mało miejsca w tym pokoju, ale postaram się wam pokazać te ciuchy jak najlepiej się da. Ceny wszystkich pokazywanych rzeczy nie przekroczyły 20 dolarów, więc nie były to drogie rzeczy, a teraz ze zniżką możecie kupić je jeszcze taniej. Pierwsza rzecz, w której się po prostu zakochałam, to jest kimono. Słuchajcie, ja kimona kupuję non-stop. Uwielbiam kimona, są świetne na lato, można je zawsze wrzucić do torby. Słuchajcie, takie kimono w torbie zajmuje tyle, co mała bandanka. To ma funkcję swetra. Możecie to zabrać na plażę, a zajmuje bardzo, bardzo mało miejsca, więc jest super. Dodatkowo zwykle materiał, z którego zrobione się jakoś tam mocno nie kniecie, więc spoko. To kimono, które wybrałam, jest bardzo długie, jak widzicie, i ma takie rękawki 3/4, można powiedzieć. Najfajniej wygląda nałożone po prostu na zwykły top. Dla mnie jest to po prostu coś świetnego, nie wiem jak wam się to podoba, ale ja jestem zachwycona. I teraz wam powiem, jaki wziąłam rozmiar. Niestety nie mam tutaj rozmiaru, ale napiszę wam wszystkie rozmiary rzeczy, które zamówiłam na dole, żebyście wiedzieli. Następna rzecz, którą zamówiłam, to jest taka, można by powiedzieć, płachta. To jest bardzo fajne w ogóle, bo to można nosić, słuchajcie, na wiele sposobów. Można to nosić jak taki cover-up, żeby się zasłonić na przykład po kąpieli. Kiedy gdzieś tam sobie idziecie do baru, czy gdzieś można to na siebie narzucić. Można to oczywiście wiązać na różne sposoby, to jest bardzo duże, ale jest to koło. I bardzo fajne zastosowanie na stronie to było, żeby po prostu zabrać to na plażę i na tym leżeć. Po prostu na tym leży, bo zobaczcie, to jest takie ogromne koło, taka płachta materiału. Ostatnio jakaś youtuberka nagrywała o tym film i powiedziała, że to może być nawet na tło do filmu, jeżeli ktoś jest youtuberem. I znów ten kawałek materiału zajmuje tak mało miejsca, jak to zwiniemy, że spokojnie możemy to zabrać do torby i kiedy na przykład latem idziemy do parku czy gdzieś tam ze znajomymi, możemy to wyciągnąć i się na tym położyć czy gdzieś nad wodą. Kolejna rzecz tego typu, tylko tam to było bardziej takie miłe bawełniane, to już jest bardziej szyfonowe. Taka sama, taki sam cover up, ale bardziej przejrzysty. Kwadrat, to już nie jest kółko tak jak tamto, to już jest w formie kwadratu. I tak samo, można się tym przykryć, można sobie to związać w pasie i mieć to jako spódniczkę na plaży lub zarzucić po prostu na siebie. Możliwości jest tutaj pełno. Moim zdaniem jest to naprawdę śliczna rzecz. Warto coś takiego mieć na wakacje. Wakacje się kończą, no ale może skorzystacie na zniżce. Kolejna rzecz ma bardzo duży dekolt. Ja tutaj mam oczywiście biustonosz pod spodem, ale normalnie mamy tutaj na przykład kostium kąpielowy lub jakąś bluzeczkę możecie sobie założyć z mniejszym dekoltem. Jest to taka tunika, nie wiem czy jako sukienka jest to traktowane na stronie, czy jako tunika. Dla mnie absolutnie tunika, ponieważ jest to dość krótkie. Ja sobie to założyłam teraz do shortów. Ktoś jest niższy, to spokojnie może sobie zamówić jako sukienkę. Jest to dosyć duże. Kolejną rzecz zamówiłam niestety za mało. Jest to koszula. Koszula z dziwnego materiału, bo ona jest cała tak jakby pofalowana, pomięta, coś takiego. Na stronie wygląda inaczej. Oczywiście na stronie wygląda na taką luźną, długą koszulę. Na mnie jest niestety bardzo krótka, ledwo mi zakrywa brzuch, więc tej rzeczy nie polecam. No nie jest zbyt fajny materiał, nie jest też zbyt fajnie wykonana, więc już to ściągam. Następna koszula jest fajniejsza, ale sorry, że jest niezasznurowana, ale wzięłam zły rozmiar, ponieważ ramiona mi za bardzo się tutaj opinają. Jak widzicie, tu jest luźna, tutaj natomiast mi się opina, więc może ją komuś oddam. Kolejna rzecz to sukienka i bardzo mi się podoba, jest wykonana z cieniutkiego materiału, tutaj wzięłam już w dobrym rozmiarze na szczęście. Dobrze ją dopasowałam, także ta sukienka jest ok. Minus jest taki, minus i plus, że ona jest odcinana bezpośrednio pod biustem, więc tutaj w zależności od tego, czy to lubicie. Nie każdy lubi taki krój, wiecie, wysoki stan, bo to może wyglądać troszeczkę ciążowo. Ale ogólnie sukienka jest bardzo ładna, na pewno będę ją nosić. Ma bardzo fajny też taki rozporek na dole. Jest fajnej długości, bo niby zakrywa te nogi, ale tak nie do końca i ma takie fajne ombre, więc ta jest bardzo przyjemna i tą sukienkę naprawdę mogę polecić. I dekolt też jest całkiem przyzwoity. Kolejna rzecz, wiem, że na nią czekaliście na tą sukienkę, ale najpierw opowiem wam o kimonie. Mam tutaj kimono z bardzo cieniutkiego materiału i często widuję takie kimona w trochę lepszych sklepach z bielizną. Kimono jest prześliczne, jest wykonane z szyfonu, na końcu ma takie frędzelki. Jest to świetny taki właśnie letni cover-up, albo można to nosić jako taką podomkę, szlafroczek. Oczywiście to się tutaj nie związuje, tylko zarzucamy to na siebie. Nawet na jakąś piżamkę możemy zarzucić, koszulkę, spodenki i tak dalej. Uważam, że naprawdę jest śliczne, ja uwielbiam kimona. Po prostu idealne, jak się robi troszeczkę chłodniej, tak samo można wrzucić do torebki. I przy okazji te frędle są bardzo, bardzo modne, więc polecam. A kolejna nasza rzecz to sukienka, no i sukienka w ananasy. Pytaliście mnie już na Instagramie, co to za sukienka. I słuchajcie, opowiem wam o niej. Sukienka jest śliczna. Wziąłam sobie rozmiar L, rozmiar jest dobry, natomiast jedyne co chcę tu zmienić to ramionczka, ponieważ moim zdaniem, no fajnie, że są materiałowe, one troszkę spadają, one są nie do końca dobrze uszyte. Ta góra sukienki trochę za wysoko leży mi na biuście. Powinna leżeć o tak, prawda? I teraz tak, to mi leci do góry, ponieważ ramionczka są bardzo, bardzo krótkie, one są po prostu
albo na niższą osobę, no albo po prostu są za krótkie, nie wiem. Mam zamiar przedłużyć te ramionczka, wstawiając z tyłu kawałek materiału, oddam do krawcowej, po prostu mi to zrobi i wtedy automatycznie ta linia mi się obniży. W tej sukience jest też to, że raczej nosimy ją bez stanika, ponieważ mam odkryte plecy. No i tutaj widać nam kawałek piersi niestety, dlatego ja też uważam, że ta dziura powinna być niżej, żeby widać nam było kawałek brzucha, a nie tutaj kawałek piersi, żeby wystawał. To taka uwaga. Jeżeli chodzi o samą sukienkę, jest zrobiona na podszewce. Piękny, ananasowy wzór, no strasznie mi się podoba. Jestem w niej zakochana. Z tyłu wiązana jeszcze na plecach na kokardkę. Rozkloszowana, jeżeli lubicie pin-upowy styl, to jest po prostu strzał w dziesiątkę. Uwielbiam tę sukienkę. Będę ją nosić do końca lata, cieszę się, że ją mam i jest naprawdę taka letnia, wakacyjna, ale tak jak mówię, muszę sobie troszeczkę przerobić ramionczka i trochę je przedłużyć, żeby właśnie, żeby usytuować miseczki trochę niżej. Co do miseczek, to też fajne jest to, że mają bardzo takie cienkie miseczki, dlatego też nie trzeba nosić stanika. I fajne jest to, że tutaj są szersze ramionczka, ja akurat to lubię, nie lubię takich cienkich ramionczek, to tylko jeszcze powiększa dodatkowo i właśnie lubię takie trochę grubsze. Sukienka zbiera się tu w talii, pięknie nam talię podkreśla i rozkroszowuje na dół, co daje efekt klepsydry, także ja jestem na tak do tej sukienki, jest to chyba najfajniejszy zakup z całego tego zamówienia. Kochani, to tyle w dzisiejszym filmie, widzimy się w kolejnym, pa pa!